Przestań patrzeć na szybkie rozwiązania Twoich problemów. Nie możesz zrobić wszystkiego naraz, ale możesz zrobić coś w jednym czasie. Podejmij decyzję, a wraz z nią działania. Coś takiego jak brak decyzji nie istnieje. Albo zdecydujesz, żeby nie zdecydować, ale właśnie wtedy także zdecydowałeś. Czy to rozumiesz? Jak możemy utrzymać odwagę? Jak mamy przezwyciężyć te momenty w życiu, w których czujemy się zastraszeni albo nieadekwatni, niepasujący, albo nawet zwyciężeni i pokonani okolicznościami, które pojawiają się w naszym życiu? Porzuć jakiekolwiek myślenie na temat poddania się. Biblia mówi, ci, którzy wytrwają do końca, będą zbawieni. Wytrwałość jest Bożą cechą. Nic w świecie nie może zastąpić miejsca Twojej wytrwałości. Nawet talent tego nie załatwi. Nic nie jest bardziej przykre, niż widzieć utalentowanego człowieka, któremu się nie układa. Mamy geniuszy, którzy umierają z głodu i ubóstwa. I tak możemy dalej wymieniać. Edukacja ci nie pomoże, bo świat jest pełen wyedukowanych, zdolnych biedaków, którzy nic nie osiągnęli, ponieważ wytrwałość i determinacja dopiero wygra i doprowadzi cię do sukcesu. Wygrasz twoją wytrwałością i determinacją. Nigdy nie staniesz w grupie zwycięzców, dopóki nie dokończysz biegu. Zatrzymanie się na trzeciej fazie jest na równi złe, jak kompletne poddanie się albo niewystartowanie. Nigdy się nie cofaj, nigdy się nie poddawaj. Tacy nigdy nie wygrywają. Poddanie się jest morderstwem twoich możliwości. Poddajemy się, kiedy szef wymaga od nas 8 godzin pełni życia i wydajności? Ale przecież to jest dla ciebie za dużo, więc poddajesz się. Widziałem kiedyś napis w jednym biurze. Jeżeli nie wierzysz, że ludzie mogą powracać ze śmierci do życia, wtedy przyjdź tutaj o 17. Poddajemy się, rzucamy szkołę. Jeśli mamy zbyt wiele nauki, jeśli to wymaga wysiłku, stypendium, jeśli to wymusza, nie możesz zrobić to, co chcesz, po 5 dni w tygodniu musisz studiować po 2 godziny, jeśli to oznacza, że zdasz egzamin, zapomnij, lepiej to rzucić. Jeden z uczniów powiedział do swojego nauczyciela, nie uważam, że na tym teście zasługuję na oblaną. Na co nauczyciel, wiesz, ja też uważam, że nie zasługujesz na oblaną, ale niestety to jest najniższa, jaką tutaj dajemy. Porzucamy, opuszczamy małżeństwa, bo nasza miłość i niegdyś marzenie teraz staje się naszą marą. Nie podnoś ręki. Miłość jest marzeniem, a małżeństwo budzikiem. Rzucamy Kościół, nauczanie o grzechu, o świętości, dziesięcinie, duchowym autorytecie. O Boże, jak ci wszyscy ludzie są fanatykami. Kształtujemy w sobie poczucie odwagi, kiedy przestajemy robić wymówki na temat naszych sytuacji, bo całe wspaniałe życie rozpoczyna się, kiedy bierzemy odpowiedzialność za swoje życie.